Hej wszystkim! Chciałabym Wam dzisiaj pokazać coś naprawdę wyjątkowego. Dlaczego stara puszka miałaby być wyjątkowa? Bo jest to kapsuła czasu. Zrobiłam ją, kiedy zamieszkałam w Malibu. Przeprowadziłam się tutaj z Wisconsin i była to największa zmiana, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. Czułam się niepewnie. Dlatego razem z rodzicami włożyliśmy do tej puszki kilka rzeczy, żebym pewnego dnia w przyszłości mogła sobie przypomnieć, jak kiedyś wyglądało moje życie. Jestem podekscytowana, serio. Nie pamiętam, co jest w środku. No dobrze, zobaczmy. Bilety na mecz. Kiedy mieszkaliśmy w Wisconsin, mieliśmy fioła na punkcie sportu. Zawsze razem oglądaliśmy przeróżne rozgrywki. O, to list, który napisałam do siebie samej z przyszłości. Okej, gotowi? Droga ja z przyszłości. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Ja w tej chwili mam 8 lat. O, dopiero zamieszkaliśmy w Malibu. Mam fajnych nauczycieli, ale jeszcze nie wiem, które zajęcia lubię najbardziej. Mam nadzieję, że masz wielu przyjaciół. O. Trochę jest mi tu ciężko. Wszyscy są bardzo mili, ale jestem zbyt nieśmiała, żeby z kimś rozmawiać. Czy już postanowiłaś, kim zostaniesz, kiedy dorośniesz? Mam nadzieję, że kiedy będziesz to czytać, już wszystko będziesz mieć zaplanowane. Całuję, młodsze ty. Tak bardzo chciałabym jej odpisać, do mnie z przeszłości, i dać jej znać, że na pewno wszystko będzie w porządku. Przecież mogę! Spróbujemy? To zobaczmy. Wiadomość do mnie samej z przeszłości. Do młodszej mnie. To normalne, że nie zawsze jest okej. Dobrze wiem, że takie zmiany zawsze są odrobinę onieśmielające. A życie nie zawsze będzie łatwe. Czasami będziesz czuła złość albo strach, a nawet wielki smutek. Ale zawsze dasz sobie radę. Twoi najbliżsi będą przy tobie i pomogą ci, jeśli z nimi porozmawiasz. Droga młodsza ja, uwierz w siebie. Nie pozwól, żeby ktoś mówił ci, kim powinnaś być. Nie musisz być taka jak inni. Nie bój się mówić i wykorzystaj swój głos, żeby zmienić świat na lepsze. Do mnie z przeszłości. Baw się. Dzieckiem jesteś tylko przez krótką chwilę, więc naciesz się tym. Daj sobie czas na zabawę. On tak szybko ucieka. I postaraj się nie zamartwiać ciągle tym, żeby robić wszystko idealnie. To normalne, że jeszcze niczego nie zaplanowałaś. Poza tym już i tak jesteś właśnie taka, jaka powinnaś być. Buziaki ode mnie z przyszłości.